marketing szeptany w ostatnich latach tak naprawdę się rozrasta w Polsce. Przynajmniej 5 lat temu było to dosłownie 5% kupujących decydowało się w agencjach marketingowych na właśnie taką formę marketingu szeptanego, na formę handlu tak naprawdę. Natomiast dzisiaj z 5% ta skala wzrosła do prawie 25%, więc tak naprawdę widać, że w przeciągu 5 ostatnich lat dużo się zmieniło, a i technologia też na to pozwoliła, dlatego że mamy internet. Kiedyś marketing szeptany opierał się tylko na tym, co mówimy. Nie mieliśmy internetu, nie mieliśmy telefonów komórkowych. Natomiast dzisiaj technologia też nam bardzo dużo umożliwia w tym temacie. A poza tym marketing szeptany jako forma też daje taką satysfakcję i też poczucie bezpieczeństwa z jednej strony, ponieważ rozmawiać z kimś, co jest dla nas naturalne, rozmawiając z kimś, budujemy od razu zaufanie i wiarygodność tego, co on mówi, tej informacji. Zdania. Jest to najbardziej wiarygodna forma marketingu. Dokładnie. Patrząc na to, że jednak w dzisiejszych czasach istnieje już coś takiego jak ślepota banerowa, czyli to, o czym przed chwilą mówiliśmy na wykładzie. Każdy się uodparnia na mass media, każdy się uodparnia na banery, każdy się uodparnia na ulotki, na reklamy w telewizji również, a rozmawiamy zawsze i będziemy rozmawiać. To jest taka naturalna forma, stąd ma to przyszłość po prostu. Może ja tak pokrótce, bo właściwie wyróżniamy dwie rzeczy. Po pierwsze, tworzenie platform dla ludzi, to są takie przestrzenie, które mają ułatwić ludziom komunikację. To znaczy wychodzimy z takiego założenia, że jeżeli ludzie chcą się komunikować, zwłaszcza w takich kwestiach jak zalety produktu, to my, naszym obowiązkiem jest zapewnić im i umożliwić taką komunikację, tworząc platformy. I to się teraz w tej chwili robi. Kiedyś to były na przykład kluby, na przykład fanów jakiegoś produktu. Teraz rzadziej, bo teraz to są bardziej strony na Facebooku, wszelkiego rodzaju Instagramy, blogi i tak dalej. To są platformy, które są bardzo, bardzo korzystne z tego punktu widzenia. I to jest właśnie tworzenie platform, czyli umożliwianie ludziom komunikacji. I druga forma, jakby podstawowa, działanie z takim marketingiem szeptanym, to wpływanie na już tak jak opowiadaliśmy na wykładzie, na agentów. W sensie wykorzystywanie konkretnych osób, które w sposób konkretny, w jakiś korzystny dla nas się kojarzą. Najlepiej, jeżeli dobrze wygląda po prostu z naszym produktem, jest z nim w jakiś sposób związany. Wpływamy na takie osoby i korzystamy z nich. I to są jakby takie dwie podstawowe techniki, z których się korzysta przy stymulowaniu tego procesu, jakim jest marketing szeptany. Przede wszystkim dobry agent, czyli taki, który sprawdzi się podczas całego procesu marketingu szeptanego, musi lubić nasz produkt. Lubi nasz produkt. To jest najważniejsze, bo jeżeli agent nie lubi produktu, wtedy tak naprawdę cały proces nie ma sensu i on nawet nie będzie istniał. A jeżeli będzie istniał, no to będzie to dość sztuczne. Chodzi w marketingu szeptanym o to, aby on był jak najbardziej naturalny. I w momencie, kiedy dobry agent lubi nasz produkt, wtedy z większym przekonaniem po prostu o nim mówi i chętniej. To przede wszystkim. To jest pierwsza cecha. Drugą cechą będzie wchodzenie w dużą ilość interakcji z naszą grupą docelową. To znaczy, że nasz agent spotyka ludzi, którzy mogą kupić nasz produkt i z nimi rozmawia. I trzecia cecha od razu jest to skuteczność tej komunikacji. W sensie, że on rozmawia z naszym potencjalnym klientem i jeszcze robi to w skuteczny sposób, że ten klient faktycznie idzie do sklepu i kupuje nasz produkt. To jest kolejna cecha i ostatnią może ty powiesz, czy tak. I to jest jeszcze ostatnia cecha, to nazwaliśmy to podczas wykładu reprezentatywnym związkiem między produktem a agentem. To znaczy, że po prostu agent musi pasować do produktu i jakby wyrażać, mieć w sobie te same atrybuty i te same wspaniałe cechy, które wyraża produkt.